I na samym wstępie chciałabym pogratulować wszystkim moim przedmówcom swoich wystąpień oraz organizatorom. Myślę, że przy dzisiejszej sytuacji pandemicznej z pewnością to przedsięwzięcie wymagało od Was bardzo dużego wysiłku, więc tym bardziej należą Wam się słowa uznania. Faktycznie moje wystąpienie, mój referat ma dotyczyć kwestii dostępności i z tą dostępnością to jest, tak mówiąc szczerze, różnie. Wiem, że tutaj wśród wszystkich osób, które są na sali, są przedstawiciele różnych firm, różnych instytucji. Mamy i branżę hotelarską, i restauratorów. No i z tą dostępnością to jest tak, że podejrzewam, że jak pan przedstawiał mnie, być może u niektórych pojawiło się kilka pytań w głowie. Pierwsze, dam radę czy nie? Miało być prosto. Czy ofertę dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami właściwie muszę tworzyć? Ja mam wrażenie, że my jesteśmy takim narodem, który jak słyszy, że coś mu się narzuca i słyszymy, że muszę, to mam ochotę powiedzieć nie, nie, ja ewentualnie coś mogę, ale nie muszę. Natomiast z tą ofertą dla osób z dysfunkcjami jest zupełnie inaczej, ponieważ od 19 lipca 2019 roku wszystkie instytucje publiczne są zobowiązane do tego, aby dostosować swoje obiekty pod kątem dostępności. I to jest taki pierwszy punkt, czy nam się to podoba, czy nie. Druga rzecz to jest taka, że lepiej byłoby, gdybyśmy to robili z potrzeby serca, a nie dlatego, że coś nas zobowiązuje. Natomiast jeśli już zadajemy sobie pytanie, czy musimy to tworzyć, to podejrzewam, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji, jak dochody wielu instytucji i firm spadły, można się zastanawiać, czy okej, stworzenie tej oferty da nam faktycznie większą liczbę zwiedzających, bo tak naprawdę ilu mamy tych ludzi, którzy są faktycznie niepełnosprawni? Ile tych osób jest i ile byłoby w stanie do nas dotrzeć chociażby, tak? Gdybyśmy tą ofertę stworzyli. Mnie się wydaje, że to jest kwestia takiej odpowiedzialności społecznej, czyli powinniśmy to robić i powinniśmy zabiegać, żeby turystyka była dostępna dla każdego. A ile tych osób jest? Może następne. Osób jest, przyjmuje się jakieś 4 697 tysięcy. W dzisiejszym czasie już mówi się, że to jest około 5 milionów. Wcale nie taka mała liczba. Polska jest jednym z krajów, w którym mamy społeczeństwo, które można powiedzieć najszybciej się starzeje, tak? Mamy bardzo dużo seniorów. Wiadomo, że wiele dysfunkcji wiąże się z wiekiem, w związku z tym możemy śmiało wystosować taką hipotezę, że ta liczba będzie się zwiększać. A więc jednak przystosowując tą ofertę, będziemy mieli faktycznie realne zyski i będziemy mieli faktycznie zwiększoną ilość osób. O tym, jak to u nas wyglądało, zamierzam powiedzieć, jakby też opierając się na danych statystycznych, o których tutaj też była mowa, że dobrze by było zrobić badania albo zadawać pytania właśnie osobom, które przyjeżdżają, żeby pokazać, jak to faktycznie jest, a nie jak nam się wydaje. Jak to u nas było? No u nas to wyszło właśnie z potrzeby serca. Absolutnie nie ze względu na ustawę, ponieważ ustawa wyszła rok temu, a my przygotowywaliśmy się do tego kilka lat już wstecz. Pierwszy program to Niesprawni w kulturze. To program, który jest o dziwo przygotowany absolutnie całkowicie dla osób pełnosprawnych. I tu chodzi właśnie dokładnie o to, o czym pan mówił. Teraz, skoro pan przede mną też dokonał jednego eksperymentu, ja też bym chciała, żebyśmy się pokusili o pewien eksperyment. Chciałabym, żeby państwo na chwilę zamknęli oczy. I chciałabym, żeby państwo teraz postarali sobie wyobrazić sytuację, która była w waszym życiu bardzo ważna, bardzo istotna. Jakieś wydarzenie, które wywołało w was wiele emocji. To nie muszą być pozytywne emocje, absolutnie. Być może wywoływało to zdarzenie smutek, ale jest dla państwa bardzo, bardzo istotne. Chciałabym, aby państwo teraz, zastanawiając się, próbowali jakby na nowo odtworzyć w swoich myślach tą sytuację, w której byliście. W co byliście ubrani? Czy byliście sami, czy byliście z kimś? Jak ta druga osoba wyglądała? Czy było to pomieszczenie? Jeśli tak, to czy było tam okno? Jaka była pora roku? Jaka była pora dnia? Jeśli było to na dworze, to czy było to gdzieś nad jeziorem, a może w lesie? Czy towarzyszyły państwu jakieś inne dźwięki, poza na przykład głosami i rozmową? Chciałabym, żebyście przypomnieli sobie emocje, które w tej chwili, którą sobie próbujecie odtworzyć, były dla was najbardziej istotne. Okej, teraz bym chciała, żeby państwo otworzyli oczy
I zastanowili się, jak by to wspomnienie wyglądało, tak w cudzysłowie wyglądało, gdybyście byli osobami niewidomymi. Czy faktycznie emocje, które byłyby w was, byłyby tymi samymi emocjami, które odczuliście jako osoby pełnosprawne? Cały ten program polega właśnie na czymś takim. Czyli podczas różnego rodzaju zadań staramy się w pewien sposób odjąć, chociaż na chwilę, jeden ze zmysłów naszym uczestnikom, tak aby wczuli się w rolę. Taki bardzo znany filozof i pedagog, John Dewey, powiedział kiedyś takie bardzo istotne słowa. Należy doświadczać przez doświadczenie. I kiedy faktycznie wczujemy się w rolę, nigdy nie będziemy w stanie, umówmy się, poczuć dokładnie tego samego, co osoba z jakąkolwiek dysfunkcją. Ale na pewno to otworzy nam oczy i będziemy starali się zupełnie inaczej patrzeć. Chociażby na potrzeby tych ludzi, które nie wiadomo, co nas będzie czekało, jaki los nas spotka. Być może kiedyś będą naszymi potrzebami. Tutaj jest przykład zdjęcia z tego programu. I studenci, czy licealiści to akurat byli, grali w taką grę, która jest chyba wszystkim Państwu znana. To jest gra Człowieku nie irytuj się, pospolicie zwana Chińczykiem. Z tym, że gra, jak widać też na planszy, ona jest całkowicie przystosowana do gry przez osoby faktycznie niewidome. Czyli te pionki są troszeczkę inne. Tutaj mamy wczuwanie się w rolę chodzenia osoby posługującej się laską. To, co jest istotne przy tym programie, bo to jest program społeczny, oprócz tego, że ma uwrażliwiać, ma też uczyć pewnych rzeczy, a więc uczymy, jak w prawidłowy sposób na przykład przeprowadzić osobę niewidomą na drugą stronę ulicy, co nie jest taką rzeczą oczywistą, jak się okazuje. Tu jestem ja na zdjęciu, bo pomyślałam sobie, że chyba nie każdy uczestnik chciałby zobaczyć siebie w takiej sytuacji, ale faktycznie mamy wózek inwalidzki i jeśli ktoś podejmuje się tego, może usiąść i spróbować pokonać jakiś odcinek drogi. Jest to tym istotniejsze, że czasami zdarzają się ludzie, dla których wielkim wyczynem jest dotknięcie tego wózka. I to jest coś takiego, że mają dziwne myślenie, takie stereotypowe bym powiedziała, które nakazuje im myśleć, że jeśli usiądę na ten wózek, to kiedyś mnie to spotka. Ja pamiętam, jak byłam dzieciakiem, to moja babcia mi mówiła, nie baw się tymi kulami, bo będziesz kiedyś kulawa. I to jest takie myślenie właśnie. Bardzo dużo osób boryka się z czymś takim. Natomiast to, że oni już dotkną ten wózek, że kogoś spróbują przewieźć, już też jest wielkim wyczynem, bo przełamują pewną swoją barierę. I ten program, który składa się z wielu ćwiczeń, pozwolił nam myśleć o tym, że powinniśmy stworzyć ofertę dostosowaną całkowicie do osób, które mają różnego typu dysfunkcje. Bo skoro my staramy się jakby wczuć w rolę tych ludzi, uczymy uwrażliwić się na ich potrzeby, to znaczy, że powinniśmy przede wszystkim wyjść od tego, żeby nasze muzeum było dostosowane. I tak powstał pierwszy program, Pokonać niemożliwe. Program przeznaczony dla osób z dysfunkcją ruchu. Na te potrzeby musieliśmy zakupić podjazdy, ponieważ jeden z naszych oddziałów, jeśli ktoś u nas był, to jest Wielkopolski Park Etnograficzny. Teren bardzo trudny, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dzięki tym podjazdom właściwie udało się 6 obiektów dostosować. I to, proszę Państwa, też nie chodzi o to, żeby dostosowywać nagle wszystko. Ci ludzie nie mają oczekiwań, że oni wejdą wszędzie, ale żeby w ogóle ta oferta była. Ustawa nas zobowiązuje, że właśnie jakiś minimum chociaż musi być. Ale tak naprawdę tutaj wyczynem też dla nas było dobranie obiektów, bo nie każdy obiekt się nadaje. Nie ma odpowiedniej wielkości wejście przez próg, klepisko jest, a nie podłoga taka, która przy 15 zawróceniu wózkiem po prostu ulegnie zniszczeniu. Także na te wszystkie rzeczy też trzeba zwracać uwagę. Tak wyglądają te podjazdy i tutaj jest taki podkład progowy, jak ja to mówię. A to jest przykład jednego z muzeów etnograficznych w Toruniu, które w ten sposób sobie poradziło. Zbudowali po prostu podjazdy drewniane, czyli można samemu też. Kolejny program Zobaczyć niewidzialne. Program dla osób niewidomych i słabowidzących. To jest program, na który właściwie chyba wydaliśmy najwięcej pieniędzy. W sumie tych grup, jeśli chodzi o dysfunkcję, właśnie pojawia się u nas najwięcej. Więc zakupiliśmy kopie zabytków, makiety, tyflografiki. Ale to, co jest istotne, to myślenie uniwersalne. I tak jak tutaj kopie zabytków były kupowane już systematycznie jakiś czas temu, one nie były kupowane z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. One były kupowane o wszystkich. Bo to nie jest do końca tak,
że w każdym muzeum, jak to powiedział pan z IHOT-u, niczego nie można dotykać. To jest takie stereotypowe, wydaje mi się, myślenie, ponieważ nowoczesne muzealnictwo już pokazuje, że przez zakupienie chociażby kopii daje się do dotykania wiele przedmiotów i to właściwie różnym grupom odbiorczym. Okej. No właśnie, a jeśli chodzi o obiekty oryginalne, to jest jedyna grupa, dla której robi się ten wyjątek. Czyli osoby niewidome są wpuszczane do kaplicy przypałacowej i mogą dotknąć zabytku, który pochodzi z drugiej połowy X wieku. Kiedy pierwszy raz to zrobiłam, to sobie pomyślałam, pewnie mnie zwolnią. No ale jakoś nie wyszło. Czyli jakby ta empatia pojawiła się i wśród pracowników, i wśród dyrektorów. I dzisiaj jest już rzeczą właściwie oczywistą, że jeśli pojawiają się takie grupy, to nie ma najmniejszej obawy, one po prostu zostają wpuszczane do środka. No bo tak jak państwo sobie przed chwilą coś wyobrażali. Co z tego, że ja osobie niewidomej powiem, że najwyższa pozostałość tej jednej ściany to jest jakieś 2 metry i to jest z kamienia. Skoro ta osoba w życiu nie widziała ściany z kamienia. W związku z tym faktycznie tylko i wyłącznie przez dotyk mogą coś zobaczyć. Tu jest makieta, która też uzmysławia, jaki jest stan obecny ruin, a jaka jest pozostałość tego, co było wybudowane. I tu jest przykład tyflografik. To są tyflografiki przystosowane i sporządzone specjalnie dla Ostrowa Lednickiego. A to są... Cofniemy. A to są do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Czyli jakby staraliśmy się te dwa oddziały, które są blisko siebie, tak przygotować, żeby każda osoba z różnego rodzaju dysfunkcją, która do nas dotrze, mogła normalnie z oferty skorzystać. To jest przykład z wygieł złowa. I to też są takie tyflografiki, z tym, że one są umieszczone na stałe, jako mapy orientacji, gdzie kto się znajduje. Usłyszeć ciszę. Program dla osób z dysfunkcją słuchu. Tych grup jest u nas najmniej. Zazwyczaj pojawiają się jako osoby, które mają jakąś jeszcze inną dysfunkcję i to raczej nie są osoby całkowicie głuche, tylko takie, które borykają się z ubytkiem jakimś procentowym. I uzyskać akceptację. Program dla osób o niepełnosprawności intelektualnej. To są, proszę państwa, najbardziej wdzięczne grupy. One tak naprawdę oczekują od nas zrozumienia, troszeczkę dłuższego poświęcenia czasu i pewnego rodzaju zabawy, bo mimo tego, że dość często to są osoby dorosłe, no to faktycznie, jeśli ktoś miał do czynienia z takimi osobami, dość często zachowują się jak dzieci. To jest przykład pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione i tak jak powiedziałam, to był uniwersalny zakup, czyli nawet my dorośli, mam wrażenie, jakbym zadała pytanie, czy jest ktoś z państwa, kto lubi sytuację, kiedy wchodzi się do muzeum i widzi się taką smutną panią, która krzyczy nie dotykaj, no to mam wrażenie, że nikt nie podniósłby dłoni w górę, tak? Więc to był uniwersalny zakup, który spełnia swoje funkcje w każdym przypadku. Postaraliśmy się zadbać też o promocję, czyli o gadżety, ponieważ to, co jest bardzo istotne, gdyby państwo otworzyli taką ofertę, to właśnie fakt, że trzeba o tym mówić. Trzeba kolportować tą informację różnymi kanałami, ponieważ jak rozmawiam z osobami, które mają różnego rodzaju dysfunkcje, problem polega na tym, że one dość często nie dzwonią w ogóle do muzeum, ponieważ jak mi powiedziały, proszę pani, jak ja zadzwonię raz, drugi raz, trzeci, piąty, ósmy, dziesiąty i ja słyszę, my nie jesteśmy dostosowani, my nic nie mamy do państwa, to po prostu rezygnują. I wtedy pojawia się problem, kiedy taka grupa pojawia się u nas, a my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do tego. Strony internetowe. Nie podałam przykładu naszej strony, chociaż na naszej stronie też to jest. Dziś właściwie instytucje publiczne są zobowiązane do umieszczenia tak zwanej deklaracji dostępności. Czyli opisu, który mówi o tym, jak przyjedzie jakaś osoba z dysfunkcją, co zastanie, jakie będzie miała bariery do pokonania, jakie będą udogodnienia i właściwie jaką ofertę dla niej my wystosowaliśmy. I teraz coś, co może państwa zainteresować. Jakie ponieśliśmy nakłady finansowe? To jest rozstrzał kilku lat i tak jak widać, najwięcej udało nam się uzyskać zewnętrznie, ponieważ faktycznie te pomoce są drogie, zwłaszcza tyflografiki, ponieważ wykonanie jednej matrycy to jest około 3000. Natomiast zrobienie tych odbitek jest już tanie, bo to jest kilkanaście złotych, ale trzeba wykonać matrycę. Jak to się przełożyło na efekt, czyli na frekwencję? Nie podałam 2020 roku, bo wiadomo, byłaby to
dana nieaktualna, bym tak powiedziała, ponieważ otworzyliśmy się bardzo późno i to jest jakby zrozumiałe, podejrzewam, dla Państwa, że przez pandemię wszystko jakby legło. Chociaż ja powiem szczerze, ja liczę na to i na to, ile osób nas odwiedziło mimo pandemii. Mam wrażenie, że ten ruch turystyczny osób z dysfunkcjami, on będzie się utrzymywał i on będzie wzrastał, ponieważ takie grupy u nas się pojawiają, mimo tego, że ta pandemia jest. Ponieważ to są małe grupy, jakby dla nich być może jest komfortowo, że teraz w miejscach, do których jeżdżą, spotkają mniej grup, tak? Czyli mniej jakby będą narażeni na to, że będzie jakiś wielki tłum. To są opinie uczestników. Prezentacja myślę, że będzie udostępniona, więc nie będę jakby tutaj zatrzymywała się na niej. Dla mnie najistotniejsze hasło, które przyświeca mi z tyłu głowy przy tworzeniu wszelkich działań, to jest fragment konwencji z ONZ, czyli właśnie ten do góry, który Państwo macie. Wydaje mi się, że trzeba myśleć o tym, że tak naprawdę jutro zaczyna się dziś i to może pesymistycznie brzmi, jeśli powiem, że nie wiemy, co nas czeka, ale jeśli wahają się Państwo i zastanawiacie się, czy faktycznie warto podejmować trud, warto dawać duże nakłady finansowe, czy nawet mniejsze, ale żeby cokolwiek przygotowywać, kiedy wiadomo, że potrzeb jest mnóstwo, to pomyślcie sobie o tym, że te osoby czują się tak, jak Państwo się czuliście podczas pandemii, tylko że oni czują się tak każdego dnia. Wielu z nas nie mogło wyjść z domu, byliśmy zamknięci. Myślę, że irytacja u wszystkich sięgała zenitu. I są takie osoby, których życie dokładnie tak wygląda. I nie w pandemii, tylko każdego dnia. Dziękuję bardzo.